Witam, zapraszam Was na przegląd ogrodowy z końcem maja, początkiem czerwca. Na samym końcu opowiem również o roślinach, które kwitły w maju, a już przekwitły. Czyli też będzie o tym, co kwitło w maju. No i tak, i zaczynamy. Nie pamiętam, żebym mój ogród różany filmowała z końcem maja. Proszę, nie tylko róże, ale i szałwie. Pięknie kwitną. Odmiany szałwi, które właśnie wsadziłam w donicę. To jest najprawdopodobniej róża angielska, która została stworzona w hołdzie dla księżnej Diany. W roku w tych donicach miałam budleje i niestety wszystkie wypadły. Także budleja w donicach no nie udała się. Róża nazywa się Griffin Diana. Uwielbiam jej połączenie z tymi szałwiami. Zaczęła już kwitnąć bonika, która jest bardzo dobrą różą na każde warunki. Ma przepiękny kolor takiej sukieneczki baletnicy, taki baletowy wręcz bym powiedziała. Cudowne pączki. Ona potrafi, to znaczy co roku choruje na czarną plamistość, jednakże to, jak ona kwitnie przez cały sezon, wynagradza tą czarną plamistość. A tutaj jest róża Jubilate Celebration, stworzona ku czci królowej Elżbiety. Angielska róża, która ma niesamowity zapach. Przepięknie zbudowana. Kolor taki różowy, baletowy, ale wchodzący w taki morelowy, gdzieś tam w głębi. Pachnie wyjątkowo, cytrynowo. Bardzo ostatnio naprawdę dużo perfum różanych zaczyna imitować zapach właśnie tej róży. Nie taka róża słodka, tylko taka, ten zapach jest taki egzotyczny, taki trochę cytrynowy. Róża cytrynowa. Wspaniała róża na zacienione ogrody. Róża Leonardo da Vinci. Jest też jej czerwona siostra, natomiast ten krzak Leonardo da Vinci, on po prostu lubi być wyższy i tak naprawdę trzeba go sadzić gdzieś na tył rabaty różanej. Róża, która praktycznie też nieprzerwanie kwitnie. Ma przepiękne kwiaty, które długo się utrzymują i jest to jedna z takich najbardziej rzucających się róż w moim ogrodzie. Też niestety potrafi cierpieć na czarną plamistość, ale jej kwiaty wynagradzają po prostu wszystko. Tu za mną, słuchajcie, moje bajkowe wejście na koniec ogrodu w sumie. Taki przesmyk na huśtawkę.
Za mną, słuchajcie, róża, która w tym roku mnie zaskoczyła. Perennial Blue, którą miałam już wysadzić, chyba 5 lat tutaj rosła i nie zakwitła. A w tym roku, słuchajcie, takie piękne kwiatuszki utrzymujące się jeszcze tak strasznie długo. Zobaczcie, jak ta róża wspaniale nawet przekwita. Jak przekwita, jej kwiaty stają się takie bardziej fioletowe, takie fuksjowe, a jej ten żywy rozkwit z żółtym oczkiem w środku, no jest po prostu naprawdę niesamowity. Ona tutaj została dosadzona jakby po drugiej stronie tego przejścia. I pierwsza róża, która tutaj kwitła, to była Polka. Niestety ona po prostu zakwita, ale bardzo takimi dużymi kwiatami, ale dość późno, tylko poszczególne kwiaty kwitną. Natomiast chciałam mieć tutaj więcej tych kwiatów, więc właśnie doszła tutaj ta po drugiej stronie Perennial Blue, która jest wskazywana jako róża, która ma szansę zakwitnąć w cieniu. Zakwitła po 5 latach. I słuchajcie, z płotu, który Wam teraz pokażę, przeszła tutaj jeszcze właśnie tą gałęzią róża Purple Rain. I to jest też niesamowita róża, która wymaga cierpliwości. Ona jest po prostu u mnie posadzona tam z tyłu na płocie przed hortensjami, gdyż ona w tym momencie właśnie tworzy show, zanim zakwitną hortensje. I no jest jej ogromna ilość w tym ogrodzie. Jeszcze jak teraz już przeszła na ten właśnie na to tutaj na tą pergolę, to już zupełnie tworzy tutaj takie piękne wejście jakby do tajemniczego ogrodu. Postaram się ją nakręcić jeszcze później po tym, jak zmieni się światło. Ona kwitnie z każdej, słuchajcie, strony. Z każdej strony i właśnie wspaniale uzupełnia się z tą Perennial Blue, bo Perennial Blue zakwitła jako pierwsza. W ogóle na początku to zakwitła, słuchajcie, tutaj krzewuszka czerwona. I ta Perennial Blue z tą krzewuszką tworzyła wspaniałą kompozycję. Następnie teraz właśnie weszła ta Purple Rain. No i ciekawe będzie, jak tutaj sobie ta róża Polka w tym momencie poradzi z tymi kwiatami, jak to przyroda tu zaprojektuje. Nie będę tego po swojemu jakoś ograniczać, czy jeszcze bardziej po prostu tutaj formułować. Zobaczymy. W każdym bądź razie, słuchajcie, bajkowo. Bajkowo, róże nie kwitną za to, po prostu, to znaczy kwitną na zewnątrz tego przejścia, po prostu z każdej strony, właśnie kwitną na tym płocie, na dole jeszcze dalej. Kwitną bratki. W tym roku przepiękne bratki tutaj kupiłam. Kwitnie
dzwonek karpacki. Przekwitła piwonia, słuchajcie, drzewiasta, która no w takim kącie kwitnie, że ja jestem w szoku, ale zawsze tutaj kwitnie. Już nie pamiętam, co to jest za róża. Która przepięknie już wprowadza właśnie jakby ten kąt z tego koloru takiego ciemniejszego, przeprowadza w taki właśnie bardziej morelowy. I powiem wam, że ja nie wiem, gdzie ona tutaj ma światło, bo ona w ogóle tutaj światła nie ma. Tutaj dla mnie to jest z każdej strony cień. Nigdy nie dawałam szansy, że jakakolwiek róża tutaj zakwitnie. Następnie klematis, którego też nazwy nie mogę znaleźć w związku z tym, że on został posadzony bardzo dawno, właśnie z małej sadzonki. Zniknął chyba na 2 lata, potem nie kwitł i w tym roku tak pięknie rozkwitł takim różem właśnie baletowym, jak ja to mówię. Zaczyna kwitnąć kardynał wyszyński, klematis. Słuchajcie, i to jest po prostu niesamowity klematis. To jest po prostu moc. Moc tego klematisu polega na tym, że on tutaj ma cień. Co prawda jest podlewanie ogrodowe, ale to podlewanie działa. Dosłownie on jest wsadzony do gruntu gliniastego przy sośnie. Znaczy przy świerku, jeszcze gorzej. Przekwita już rododendron. Pojawiają się kolejne róże. Tutaj znowuż Leonardo da Vinci. Cały ten zakątek prezentuje się właśnie w taki piękny sposób. Jeszcze raz wam pokażę. Kolejna róża angielska, która po prostu nigdy nie zawiodła. Englantynę. Uwielbiam ją w połączeniu właśnie z tą kocimiętką. Nie wiem, jak pokazać ten lekki niebieski, który buduje dolne piętro. Myślę, że mogłabym tutaj jeszcze dosadzić tego właśnie w przyszłości chyba więcej tutaj tych bratków albo tego karpackiego dzwonka. To jest też róża, którą uwielbiam za kolor, za to, jak ona fajnie zakwita, jak ona łączy się tutaj właśnie z tą baleriną. Grand Duc Jean. To jest róża belgijska, parkowa i ona też tutaj w takim półcieniu pięknie się prezentuje i daje, z tym, że ona za bardzo nie lubi być cięta właśnie. Za każdym razem, jak zostanie za bardzo przycięta, to potem jest tak, że tak nie do końca fajnie kwitnie. Natomiast ta balerina na przykład lubi cięcie. Natomiast tą Grand
dług, to muszę zawsze pamiętać, żeby nie za bardzo ją już tutaj ciąć. Jeszcze zrobię Wam taki przegląd właśnie w drugą stronę tych pięknych róż. Też to jest właśnie ten moment, kiedy mogę te róże pokazać. A u mnie są faktycznie bardzo ciekawe odmiany, gdyż one wszystkie kwitną w cieniu, półcieniu. Tutaj nie ma 6 godzin światła. Tutaj to w ogóle jest może jedna, dwie przebijająca się gdzieś tam przez gałęzie. Czyli nie ma palącego słońca. I jeszcze jedno cudo Wam pokażę. Rutewka. Zobaczcie, jak ona się cudownie komponuje z tymi różami. A to jest róża Fortuna. Ta rutewka tworzy tutaj taką przepiękną chmurkę. Jest to inna rutewka, taka bardziej fioletowa niż była ta, którą posadziłam w tym roku i zakwitła wczesną wiosną. A tutaj jest klematis i ewentualnie później znajdę jego nazwę, gdyż teraz po prostu nie pamiętam. Ma liczne, drobniutkie kwiatki, kwitnące naprawdę przez cały rok. Bez przerwy się pojawiają. I, no i fajnie wyglądają takie ciemne wypełnienie, co prawda na ciemnym płocie. Może niekoniecznie to jest trafiona kompozycja. Myślę, że jakby to były duże, większe kwiaty. No ale będę tutaj jeszcze, słuchajcie, dosadzać. Myślę, tych klematisów. Tam jeszcze próbowałam jakieś róże posadzić, ale one też nie wychodzą. Ja myślę, że zrobię po prostu też odcinek kiedyś o różach, które po prostu nie wyszły, których w ogrodzie nie ma, dlatego, bo nie wyszły. I tutaj będzie taka klematisowa ścianka, klematisowo-różana, gdyż jest tutaj więcej cienia. Klematis Danuta. Klematisów z tej strony. Tutaj jest klematis Danuta, który kwitnie w czerwcu, ale już zakwitł. I jest skomponowany z Venosa violacea vicitella, z klematisem vicitella. Te klematisy vicitella właśnie słyną z tego, że one rosną dość wysoko, bardzo bujnie, a tutaj proszę bardzo, klematis Danuta, który świetnie sobie z nimi radzi. Biła się jeszcze też naparstnica, którą sadziłam w zeszłym roku. No natomiast no, trzeba mieć cierpliwość, naparstnica po prostu tylko tak naprawdę rok. Tak samo na leśnej działce też sadziłam naparstnicę. Jeden rok, w następnym już nie ma. W
zdołam je też wysiewać. Może tu są nawet te, co wysiałam. Czy słuchajcie, zapomniałabym o róży Wilhelm. Tutaj właśnie na tym drzewie. To jest taka róża, która tutaj na tym drzewie zakwitła i kwitnie, i ja ją bardzo lubię, ponieważ ona ma taki, no ten kolor ma taki naprawdę intensywny, że rzucający się w oczy, że daje taki po prostu kontrast. Niektórzy nie lubią takiego kontrastu, ale tutaj właśnie ona, ten kontrast jest powtórzony na dole właśnie dzięki tej róży tutaj Grand Duc Yeoan. Staram się czytać tak, jak się pisze, żebyście mogli sobie to gdzieś zapisać w razie potrzeby. I później powtórzona jest właśnie tutaj na tym drzewie. I to dało taki, no ten kąt to po prostu jest taki bukiet kwiatów. To właśnie miał być taki efekt takiego dzikiego, bajkowego, różanego ogrodu. Kolorowych właśnie róż, które dają taki efekt takiego bukietu. I to właśnie udało mi się tutaj osiągnąć, ale jeszcze dzięki temu też Clematisowi kardynał Wyszyński, tak? Tu mamy właśnie różne kadry, różne kolory. Niewątpliwie ten kolor jest równie po prostu bajeczny. Taki daje taki efekt tego bajkowego ogrodu właśnie. Ta róża też tak nadaje taki właśnie efekt. Ale gdyby ta kompozycja w mojej ocenie była zbudowana tylko i wyłącznie z tych róż, to by było tak smutno. A ja potrzebuję radości, energii do życia i właśnie te ciemniejsze kolory jej tutaj dodają. Że taki spokój, a jednocześnie taki impuls do życia, do działania, do cieszenia się. A jeżeli chodzi o tą różę Wilhelm, słuchajcie, to mam mieszane uczucia, bo z jednej strony ja ją po prostu ubóstwiam i cieszę, że ona rośnie tutaj na drzewie. Ona niestety nie powtarza kwitnienia, więc to kwitnienie jest dość skromne, jak na takie miejsce. Próbowałam ją powtórzyć na tym drugim drzewie, ale tutaj uparcie po prostu nawet trzecia sadzonka już teraz, która została tutaj posadzona, nie kwitnie. Także no nie jest to róża do zacienionych ogrodów. No na pewno ona musi mieć więcej słońca i no tutaj jest, rośnie przy drzewie, ale po prostu może nie kwitnąć. Mary Rose. Tam jest jeszcze róża, są jeszcze róże, o których opowiem w innych odcinkach. Słuchajcie, a jakie problemy są w tym ogrodzie? Bo tamta strona tak pięknie wygląda, ale co mi nie wyszło, nad czym jeszcze chciałabym popracować, nie wiem, czy w tym roku, czy w kolejnych latach, bo to jest tak, że po prostu ten ogród budujemy, coś sobie tam planujemy na kartce, a te rośliny jak takie żywe organizmy czasami płatają nam psikusa i trudno jest to pogodzić, te nasze oczekiwania i to, co nam się tutaj uda i okiełznać tą przyrodę. Ten kąt zaczynamy właśnie tą różą boniką, która teraz rozkwita.
bardzo mocno w tym roku została przycięta, a ona ewidentnie też nie lubi takiego mocnego cięcia i muszę o tym pamiętać. No ale za boniką właśnie mam tutaj pustą dziurę. Miała wypełnić tą dziurę właśnie ta róża. Później miała ją wypełnić Rhapsody Blue, ale jest tutaj dla niej ewidentnie za ciemno i gdzieś sobie tam rośnie. Czasami wypuści jakiś kwiatek, ale jest po prostu dla niej tutaj za ciemno. W zeszłym roku posadziłam Lagunę. Różę pnącą, mając nadzieję, że ona tutaj zaraz wypuści jakieś po prostu niezliczone ilości pędów. Okazuje się, że też bardzo wolno jej to przychodzi, to rośnięcie i kwitnienie. Dosadziłam w tym roku anemony, które na pewno tutaj wzejdą na jesieni. Naletu ewidentnie w tym momencie jest taka, no taka pusta dziura, z którą muszę pomyśleć, co zrobię. Może postawię tam po prostu jakieś przed tym donice. Są też za bardzo, słuchajcie, byliny sadzone za piwonią oraz lilie. Co prawda tutaj jedna lilia wyrosła, ale w takiej dość dużej odległości od tej piwonii. Natomiast wszystko, co było wsadzone tam za piwonią i miałam nadzieję, że ono po prostu tutaj wyjdzie po przekwitnięciu piwonii, zetnę piwonię i będą jakieś tam wystające kwiaty, to nie wychodzi. Coś okropnego przydarzyło się moim rozchodnikom. I chyba raczej nie są to liszki, tylko chyba raczej jakaś choroba grzybowa. Nie wiem, będę pryskała i preparatem na, albo to ślimaki, takie malutkie. W każdym bądź razie będę pryskała i preparatem na liszki i na chorobę grzybową. Na wszelki wypadek, choć jeszcze o tym poczytam, jak doczytam, to zaraz tutaj to też umieszczę gdzieś. Te kwiatki mają tutaj sens. Być może one się w kolejnych latach jakoś rozrosną, ale teraz mam wrażenie, że były ładne sadzonki, a te kwiatki takie mizerotki. No i tutaj jest moja różana rabata, z którą popełniłam błąd, gdyż chciałam, żeby te róże na tej rabacie się bardzo rozkrzewiły. Zostały przycięte. I chyba teraz boję się, że na kwitnienie będę musiała czekać do kolejnego roku. Zobaczymy. No ale są tutaj róże, które reszta kwitnie w ogrodzie, a te dopiero zaczynają mieć pąki. To bardzo nisiutko, więc nie wiem. No wydaje, to znaczy chciałam tutaj jakby bardziej mieć ten kącik zapełniony jakby tak od razu. Wydaje mi się, że tam by się przydał po prostu jakiś też klematis. Być może, to znaczy też taki był plan, że tam tło będą tworzyły klematisy, ale później dosadziłam jeszcze kusa, który tutaj wystaje. I on faktycznie się pojawi, później będzie kwit, jak już przekwitną róże. Natomiast no teraz po prostu ta dziura strasznie mnie denerwuje w tym momencie. Ponieważ tak poprzycinałam tutaj te róże celem rozkrzewienia, że mam taką takie zielone po prostu nic, taką zieloną przestrzeń. Pełną, co prawda to nie jest żadne zielsko, tylko to są fiołki, które tutaj kwitły wczesną wiosną, więc one jakby zostają.
No ale de facto już spodziewałam się tutaj co najmniej metrowych róż. Nie wyszła mi też tutaj kocimiętka, taka najniższa, junior. Natomiast ta róża malutka, mini, jak ona zakwitnie, to na pewno będzie przepięknie tutaj tworzyć tą rabatę. Na tej rabacie też nie przetrwały przetacznikowce, nie przetrwały szałwie, nie przetrwały ostróżki. Co jeszcze tutaj nie dało radę? Łubin. Tu jest po prostu za ciemno. Marlon. Za nim Jubilate Celebration. A dalej Chopin. I jest też róża pnąca, która rośnie wolniej i bardziej skromnie niż Chopin. Mam też pokazać niesamowitość tej róży Jubilate Celebration, że zobaczcie, ona już tutaj ją obcinam, przekwita, a tutaj już w tych listkach pokazują się nowe zawiązki, z których pójdą później kwiaty. Clematis Prince Charles i Jubilate Celebration róża. A za nią Queen of Sweden. Queen of Sweden to jest taka róża, może ma malutkie kwiatki, ale takie sterczące jak filiżanki. Jeżeli wyobrażałabym sobie, w jakim kwiatku siedziała calineczka, to właśnie w tej filiżance Queen of Sweden. I kolejny clematis. Clematis Słowianka. Słuchajcie, chciałam powiedzieć, że zawodowo również zajmuję się projektowaniem ogrodów, projektowaniem rabat, doborem roślin, więc jeżeli ktoś z Was chciałby zaprojektować ogród, szuka projektanta, bądź chciałby zaprojektować rabatę, czy nawet skonsultować, to jeżeli tylko będzie czas na to w moim grafiku, no to zachęcam do współpracy i mam nadzieję, że zaowocuje to czymś niepowtarzalnym, wspaniałym, ponadprzeciętnym. Także słuchajcie, zostańcie ze mną w tym bajkowym ogrodzie. Zobaczymy się pewnie jeszcze nie raz. No i zaraz zapraszam na relacje z leśnej działki. Na skarpie prócz rododendrona kwitnie jeszcze krzewuszka. To jest odmiana o jasnych liściach, której krzak wygląda również bardzo atrakcyjnie po przekwitnięciu. Na tym ciemnozielonym tle.
też lata po moim niebie. Krzewuszka jest pięknie oblepiona tymi kwiatkami. Tam dalej kwitnie jeszcze hortensja pnąca. Także skarpa po przekwitnięciu budziszka. Po przekwitnięciu barwinka i bruner dalej wygląda bajecznie dzięki tym trzem roślinom w sumie. Pierwsza zakwitła Mary Rose, która lubi być sadzona również w cieniu. Sadzona 2 lata temu. Ma, jak na to miejsce, ma bardzo dużo tutaj tych kwiatów. Tu przepiękny rododendron i w tym roku wyjątkowo nie zakwitł tak jak powinien. I tak jak ma to w swoim zwyczaju. Niestety ma, pomimo jesiennego nawozu, miał same problemy. Myślę, że mogą one być też tym jesiennym nawozem.